Patrzcie jak ten zasrany świn, ja nie wiem czy to ten sam, by się nie dziwił. Ja nie wiem, kurwa ludzie w pizdu. Kurwa, tu są śmieci. Nie wiem, no fuck. Koniec. Aż to kurwa o tych świniach. Nie chcę mówić, bo kurwa tylko się wkurwią. Kurwa chamstwo. No dobra. Przeraża mnie perspektywa jechania 1250 km dzisiaj. Ale niestety. Kurde, już chcę dzisiaj być w domu, że to ładunek i tak już powinien dzisiaj być praktycznie rano. Ale ja jestem półtora dnia później się załadowałem. Nie wiem, czy załadować w środę, czekajcie, nie, we wtorek rano się załadowałem. A skończyłem się ładować, nie no, to dwa dni, w czwartek rano. No dobra. Słuchajcie, ja dzisiaj w nocy żegnałem żółcio, nie? Nie chciałem wam pokazywać. Bo kurde, no bez przesady, nie? Ja tam mogę sobie jaja, kible, nie kible, jakieś gówna. Ale kurde, jak żegnałem żółcio, nie będę wam tego pokazywał, nie? Fuck. Tutaj jest moja linia tego, jak to powiedzieć. Moja linia chamstwa, nie? Której nie przekroczę. Nie, na pewno kiedyś przekroczę, tylko ja nieczęsto żygam żółcią, ale dzisiaj żygnąłem żółcią w nocy. Nie wiem. Znaczy to ja wiem, co to jest. Są te tabletki cholerne, co ja biorę. Ja wam mówiłem w tych filmikach moje problemy zdrowotne. Biorę pewne tabletki, kurde, które mi na nerwy pomagają. I one jakoś mnie zmuliły, nie? W ogóle jestem jakiś taki, kurde. Mi się kończą te tabletki, więc zobaczymy jeszcze tydzień, jak się będę czuł po nich. A wolałbym nie brać chemii, kurde, do końca życia. Zobaczymy. Dobrze, że te tabletki są, nie są jakieś tam niewskazane do jazdy, czy tam do czegokolwiek. Są zwykłe tabletki, czy zwykłe taki, nie jest antybiotyk, ale... Zwykłe, Jezu, leki, tak jak leki przeciw te, no. Tak jak lek na nadciśnienie, to są zwykłe leki, które tam nie powodują jakichś bocznych, znaczy bocznych, choćby nie powodują jakichś tam zmęczeń, czy jakieś, kurde, że człowiek jest przymulony, czy coś, o to chodzi, więc mówię, przynajmniej mam prawo funkcjonować na świecie, znaczy świecie, działać jak człowiek, jeździć, pracować. Nie są jakieś kurde mega tabletki, że muszę w domu być jak jakieś warzywo. Dobra, do czego dążę? Więc tak, to te tabletki wiem, że... aż to mówię, to ja nie będę się powtarzał, bo mówiłem wam to w filmikach. Moje problemy zdrowotne. Pod tytułem moje problemy zdrowotne, więc nie będę się tutaj powtarzał. Dobra, tutaj dla ludzi, którzy mówią, że nie umyłem szyby, no dzisiaj rano nie umyłem szyby, więc tutaj na środku jest taki kawałek gnojstwa, kawałek trupa rozmazanego, cholera, więc nie będę nagrywał tutaj z przystawki, tylko będę musiał nagrywać tutaj z tego drugiego uchwytu. Dobra, ludzie, ostatni dzień, let's go. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym ja dojechał dzisiaj. Fuck, jest 9 rano, 1250 km, co najmniej 13 godzin samej jazdy. Plus godzina, dwie na takie, kurde, jakieś... W razie czego, tracenie czasu, tankowanie, granica itp. itd. Zmiana naczep. Ja będę w 13, 15, no ta 12, o 12 w nocy będę na bazie. Trzymajcie moje słowa, czy mi się uczy ten, czy jestem jasnowidzem, czy nie.
Prawdopodobnie uda mi się minimalnie wcześniej niż 12 w nocy być na bazie i do domu. Fuck, ludzie, chcę do domu, już ja chcę do domu! Ja chcę do domu! Fuck! Szymek też! Do domu! Ostatnie tankowanie przed bazą, znaczy przed bazą. Kurde, ludzie, jeszcze mam 800, około 850 km. Dzień dobry, panie władzo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Widzenia, wypierdalać. Jestem jak zwykle niewinny! Dobra. Więc tak, ostatnie tankowanie. Jedź go stek. I co? No i mówię, 850 km mniej więcej. Na razie wszystko idzie ok. Która jest godzina? Jest... pierwsza godzina. Kurde, ty, ale... Piąty raz mi się zdarzyło. Gaz, naciskam na gaz, nic. Nowa ciężarówka, piąty raz mi się zdarzyło, że normalnie naciskam gaz i nic. Muszę wyłączyć, znaczy włączyć na neutralny i znowu na gaz, żeby załapało. No, już problemy z tym. Ale jaja, na żywo to widzieliście. Znaczy nie widzieliście, no ale... ale ten... więc już problemy z transmisją. Już piąty raz mi się to zdarzyło. To są właśnie dzisiejsze ciężarówki, nie? To są dzisiejsze... ciężarówki, man. Kurde. Ludzie, brak słów, man. Brak słów. Ostrość. I co, nie może zabraknąć oczywiście tańca w kiblu, nie? Pojebani, kurde, ludzie jesteście. Dojechałem do granicy. Granica Kanady z USA. Wkraczam do Kanady. No jeszcze mam 100 km do klienta. O, może mniej, 90. Zmiana naczep na bazę. Zaczyna się robić korek z drugiej strony. Jest 10:10 wieczorem. Zamykają tutaj konstrukcję, czy zamykają konstrukcję cały czas, są na tym moście. Most Mercier, który jedzie na wyspę. Na wyspę Montreal. Akurat się załapałem, zanim jeszcze, kurde, tutaj będzie jakiś korek z mojej strony, chociaż nie chcę za szybko mówić, oni o 10 to zamykają, więc dosłownie 10 minut temu zamknęli z południa, tak, południe jadąc na wyspę, a ja uderzam ze wschodu, więc widzieliście tam już tak koreczku się zrobiło, 10 wieczorem, no i tak przez cały weekend i tutaj w nocy o 2-3 potrafi być korek czasami, no. O kurde, przymknął i... no nie, tu jeszcze dwa pasy są, to jest ok, więc wyjeżdżamy oficjalnie na wyspę Montrealu. Ja mieszkam, posłuchajcie, tutaj nie będzie tego widać, ale ja mieszkam tam, gdzie są te światła po prawej stronie, tuż przy rzece. O, z drugiej strony już jest jeden pas, czyli tutaj jeszcze z tej strony jeszcze nie zdążyli zamknąć pasa.
jeszcze nie zdążyli zamknąć. Tak, z drugiej strony już zamknęli, więc udało mi się. Patrzcie, no bo to już korek się robi, no. Początek. Ale mówię. Zaczyna się. Mi się jeszcze udało, więc chociaż mówię, nie chcę krakać, bo mam jeszcze do przejechania kilka takich kawałków autostrady, na których też może być nieciekawie, szczególnie mówię, przez konstrukcję. Dobra, ja mieszkam tutaj po prawej. Mostki, nie ścinać mnie. Tiger jedzie! Więc normalnie tutaj do mojego domu, na tym gdzie mieszkam, tu by się zjeżdżało. Tu by się zjeżdżało na prawo. Cztery ulice dalej mieszkam, nie? Dosłownie blok przy samej rzece. Mieszkam tu jeszcze przez, który dzisiaj? 12-3 tygodnie. I uciekam stąd, znaczy wyprowadzam się gdzie indziej. Ale dalej będę pracował. Oczywiście w Prynsie i w ogóle. Tylko mówię, wyprowadzam się poza wyspę. Poza wyspę Montreal. Więc troszeczkę będę miał niestety dojazdu do firmy. Jak tutaj mieszkam, ile? 3 km od bazy, czy 2? Coś takiego. Niestety teraz będę miał, no, 80 km do bazy, no ale to mówię, raz na tydzień można przeżyć. Dobra, nie powinno być problemu według wujka Google'a. Tutaj, gdzie ja teraz będę wjeżdżał, nie? Tutaj to jest taki, słuchajcie, swojego czasu ten interchange, nie? No nie wiem, jak tutaj ten więzeł. Nie wiem, w których latach on powstał. To jeden z najbardziej zaawansowanych bodajże na świecie, nawet konstrukcyjnie. Nie wiem, jak to cały czas coś się dzieje. W ogóle Montreal to jest jedna wielka konstrukcyjna metropolia w lato. Znaczy w lato, jak nie ma zimy. No i tu, gdzie jestem, ten cały węzeł, nie? Będą go burzyć. No i tutaj co się będzie działo, ja nawet nie chcę pomyśleć. To jest najbardziej uczęszczany węzeł w całym Montrealu, bo to znaczy ten kawałek tutaj, nie? Tu się rozchodzi w ileś tam stron. I tutaj, jak oni to zaczną burzyć, to już oni powoli zaczynają tam jakieś roboty. Tutaj roboty są od kiedy ja pamiętam. Ale jak oni to zburzą, nie wiem w jakim zakresie oni to chcą zrobić, nie? Ale to będzie. To jest tragedia, to jest tragedia. Zobaczcie, jest 10 wieczorem. Nie jest tak źle, no. Ale to konstrukcja, to wszystko jest konstrukcja. Montreal to jest jedna wielka. Znaczy jeden wielki plac konstrukcyjny. Ktoś mi mówił, czy to nie Rafał, czy ktoś, chyba Rafał, jest jakaś gra, która tam samochodem się jeździ, czy się ściga, czy tam, nie wiem, co to, czy to ala w stylu Truck Simulator, ATS, ale w stylu dla samochodów, czy coś takiego, nie wiem, nie chcę wam tutaj ściemniać, ale jest gra, że jak się przejeżdża przez Montreal, to właśnie są konstrukcje, nawet gra sarkastycznie, gra wideo sarkastycznie podkreśliła, że Montreal to jest jeden wielki plac konstrukcyjny, jeżeli chodzi o drogi, o autostrady, no.